Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Zagajmy Mafia 2. No, teraz musimy pojechać do baru Friedego w Little Italy, czy w Małej Italii, jak to będę powiedzieć na polski. I co? Wykonaliśmy tutaj taką misję z tymi całymi skrzyneczkami. Nie, co jakiś dzieć? Nasza fura. Może jest jakaś inna, fajniejsza fura, to by się wzięło. Ale no cóż. Smith V8. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak to się mówi. Lol, już mi się klapa z przodu otwiera. No dobra. Zrobimy jeszcze tak, że opcję dźwięku trochę ściszyć, niektóre muzykę radio. Nie, radio jest dobrze, głosy, muzykę. No, niech będzie, czy nie. Dobra. Radio jest na maksa, choć mi wyskakuje to, że tam jakieś prawa autorskie, że używany był dźwięk, ale to był w pierwszym odcinku. I jeszcze raz powtarzam, XX Parado, wielkie dzięki za to. Już następne odcinki będą w jakości HD, więc jak coś, to do drugiego odcinka Mafii dwójki będzie ten. Będzie to właśnie ta zła jakoś, ta 360. 480 chyba bodajże. Coś takiego. I tak, i co jeszcze? I będą te pasy. A teraz już będzie centralnie pyknie na całą ramkę odtwarzacza w YouTube. No dobra. A, fajny jest samochód. Nie taki zły. Trzeba by autobus ukraść. O, to byłoby boskie. Oh yeah. Pyk, pyk, pyk. Teraz jeżdżę tak powoli, bo nie chcesz szarżować, bo wiadomo, zima i się trudno skręca. I tu jest właśnie ciekawie właśnie zrobione. Ta cała jazda z tymi samochodami w tej grze, że jak w prawdziwym życiu zarzuca zajebiście. Dobra, ty gdzie skręcasz? Tam skręcasz. Ja jadę prosto. Wydaje, że kasy mam 404,79 dolarów. O, fuck, fuck. Dobra. Myślałem, że walnę go, ale spoko. Dobra. Czekaj, jak jest, załatwię lepszą spluwę, choć nie wiem, co z tymi spluwami właśnie będzie. No. Chyba będzie tak, że jak będzie jakaś misja i zabiję jakiegoś ściecia, dajmy z Thompsonem albo pepeszką. Wydaje mi się, że to będą pepeszki. Bo jak mafia, lata, to są, nie wiem, jakie to są lata, 50. 60. Choć nie wiem za bardzo. To powinny być, bo zawsze wyglądałem stylski w filmach z tych, właśnie z tych lat. To właśnie mieli albo Thompsony, albo pepeszki. To są, kurwa, właśnie prawdziwi gangstani, jakieś, kurde, ciecie gimbusy. Baseboliści. Uuu, fuck. Czy nie baseboliści, blokersi. Jak ja uważam, to nie są w ogóle nad... uważają się za gangsta. Oni mi w ogóle do chuja nie są. No. Radio w tej grze jest naprawdę boskie. Twory są zajebiste. Dzięki tej grze zacznę chyba oglądać Ojca Chrzestnego. W końcu cały obejrzę. I co jeszcze powiedzieć? I jeszcze obejrzę sobie American Gangsta, czy coś takiego. To jest podobno, kuzyn mi powiedział, że bardzo ekstra film. O takim murzynie. I o w ogóle o mafii. Dobra, z tym koleś. Tu jest laska jakaś, to na górę trzeba wejść. Hey! Where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hey, Joe.
This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen. I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. It can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Aniello. Here's the address. Tell her I sent you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you $600 for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. Alright, I'll see you. Good luck, Vito. No spoko, czyli ma opcjonalnie albo zabić kogoś, dostać połowę działki mniej, tak mi się zdaje, dobrze obliczą? Albo po cichu, będzie spoko. Większa kasa. Dobra, wchodźże mi tu. Gdzie teraz mamy się udać? Mamy się tutaj właśnie udać. No. Chodźże. Dobra. Cyk. Kolega mi opowiadał, że ta misja będzie bardzo ciekawa. Będzie podzielona na dwie części, a nie zdradzę szczegółów, ponieważ to będzie niesmaczne. Dobra. No siostra, szybciej. No come on. Czy będzie się tu gdzieś zatrzymać może? Na po... można nawet rozwalić hydrant. LOL. Tu się wejdzie, tu się nie wejdzie. Dobra. Czy ten się biegało? Bodajże. Dobra, cyk, tu się wchodziło. Gdzie jest te tabliczki z nawiskami? Nawiskami jest no chyba tu. Czy może... Tu? Gdzie jest... tabliczka z nazwiskami? No, tu jest. Yeah, can I help you? Yeah, hello, ma'am. Henry Tomasino sent me. He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. No, chodź babuszko. Gdzież? Lumpiaro. Dobra, żeby mój wózek był. Gdzie faza jego nie będzie. Jest! Jeszcze hydrant jeszcze działa. Ale woda. Ma nie super zrobiona. A ta babuszka gdzie jest? No, wchodźże, ten papipo. No, w końcu. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back. Then head upstairs to the director's office, right? Right.
And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. Kurde, nawet tego nie przeczytałem. Żal. Nie wiem, co kaman nawet. Tylko wiem, że nie... żeby się nie zauważyć. Gdzie jestem? Ojej. Pierdol, ja to będę na maksa jeździć. Z jakimś ogranicznikiem. Vis a vis to chyba znaczy na przeciw? Czyż nie? No jedźże. Proszę pana generała. O, ścina. Ciekawe jest jak ścina, ale to już nie ma problemu. O, yeah, drifty. Empire General Hospital. Alright, kid. Drop me at the hospital right here. Yeah, slava. The office is across the street. Thanks, Maria. I'll see you. Dostań się do urzędu. Urząd jest po drugiej stronie. No naprawdę, po drugiej stronie. Sobie wejdę. Pyk, pyk, pyk. No, nie można trąbić, szkoda. GTA San Andreas trąbiło się przyciskiem. Ha! LOL! Jakiś pijok. Dobra. Chodźmy sobie... tu może? Come on. Dobra. Super animacja, to jest normalnie animacja, to jest boska. Znać wyjść. LOL. Cały szkutnoj. Gdzie to jest wejście? Wejście jest tutaj. Dobra. Zachowaj starszego budynku są ochroniarze. Nikogo nie ma. Też nikogo nie ma. Ora, spacja nowy. Backspace. Dobra, to jest zamknięte. Czyli tam jest... drzwi są zamknięte. Jest? Lolo, lolo. Czy są tam? No dobra. Dobra, dobra. Tam jest jeszcze jakiś jeden koleś. Tam widzę, czuję. A tu są chyba na górze. Tu na razie jest cicho i spokojnie. No, może by tak. Uj, zobaczyć ich. Zobaczyć tutaj, czy są. Trolololo.
zaobserwować ich, jak oni się tutaj właśnie chodzą. Tam kurde i się tutaj czai. Dobra. Piję sobie. Okay. This is the director's office. This is where the key should be. Dobra, ja ze Selen się przestraszyłem. Może tak zabić? Wolę tak bardziej. Zabić, cholera, idzie tutaj. Dobra. Ej no, człowiek. Zamknij drzwi. Ja sobie tu wejdę. Powolutku. Czyli no, trochę przedłużam tę misję. Dobra. Raz korzy śmierć. Gdzie są klucze, 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 klucze. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. To jest. Tu widzę. Żal. Żal, że on tu idzie. Oho! Kurczę, będą tu gliny. Może zaś mi powtórz misję. Tak. Powtarzałem misję jeszcze raz. Chodzi, że tu? On nas nie zauważy. To my sobie go tu po tej ziemi go zadźgamy. Chodźże tu bliżej. Come on. Liczy się. Jest. Safe, safe. Gdzie jest safe? Klucz safe. Co tu jest safe? Spoko. Może tu coś jest? Nic, tu jest pusto. Nic, pusto. Dawaj. No fuck. Powtórz misję. Boże święty. Dawaj. Jako tu już od tyłu zabiję. No. Dobra, zapity. Średnie ciało, walić ciało. Ja to muszę jeszcze tamtego udupić. Jest, zapity. Super. No i mamy czysto. Ja wiem, na razie. Tak, tu jest safe. Użyj klucza, będzie. Damn it. Ej. A,
cóż, drzwi jest. No spoko. Trzech ochroniarzy to nawet łatwo. No, zabieraj mi tutaj. Dawaj, dawaj. This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with fuck, your hands fuck, up. Fuck, 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 fuck. You do not surrender immediately. We will open fire. Gdzie to było? To było tu. Dawaj, dawaj, uciekaj mi to. No za co on nie biegnie? Fuck this shit. No. Chodzisz, że... Dobra,